Proszę Państwa, kolejny odcinek, rozmawiamy o książkach, o tych naszych książkach uczelnianych, ale nie tylko, razem ze mną pan profesor Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski i taka bardzo, ale to bardzo ważna, pionierska pozycja sporta, poczucie przynależności społecznej osób wykluczonych, bezrobotnych. Moi drodzy, czytałem, ale naprawdę znam zawartość książki świetnie. Pierwsze pytanie, skąd w ogóle pomysł na taką publikację? Skąd połączenie spraw wykluczenia, bezdomności, bezrobocia właśnie ze sportem? Od zawsze interesowało mnie zagadnienia związane z wykluczeniami z dostępności do aktywności fizycznych. W tym wypadku próbowałem również przeanalizować i łączyć sport z turystyką albo rekreacją. Niestety projekty, które udało mi się uzyskać i uzyskać informacji z ośrodków pomocy społecznej, bo tam przeprowadzałem badania, niestety w większości ograniczały się do działań w zakresie sportu. Pomysł, no mogę powiedzieć tak, nie sądziłem, że uda się przeprowadzić tego typu badania, no bo nagle łączenie tego typu oferty aktywnościowej realizowanej przez ośrodki pomocy społecznej, a odbiorcy, czyli osoby, można było powiedzieć, wykluczone, no dosyć trudne połączenie, ale jak to się mówi, poszukiwania i ciężka i myślę dosyć no, taka skrupulatna praca przyczyniła się do tego, że ta pozycja powstała i dzięki temu mogłem przygotować odpowiedni materiał badawczy do tego typu publikacji. Na pewno to, że osoby, które są wykluczone, w tym wypadku osoby bezrobotne, chciałem je podzielić również bardziej szczegółowo na różnego rodzaju grupy osób wykluczonych. Okazało się, że niektóre grupy niestety nie było możliwości dotarcia do tych grup, ponieważ albo były nieliczne w sensie ilościowym w poszczególnych ośrodkach, albo nie chciały na przykład udzielać jednak informacji. Wiadomo, że to są osoby często wycofane, osoby, które w pewien sposób nawet nie do końca chcą mieć kontakt no, z osobami z zewnątrz. No, to jest dosyć bardzo, można powiedzieć, często takie zamknięte środowisko, które niestety bardzo trudno również przekonać do tego, żeby na przykład udzielało jakiejkolwiek informacji. I myślę, że to, że miałem szczęście, a uważam, że naprawdę z mojej strony było to duże szczęście, że mogłem z tymi osobami się spotkać i że mogłem poprosić ich o udzielenie i wgląd w ich życie, wgląd w ich pewnego rodzaju przeżycia i to, co było również początkiem ich wykluczenia społecznego, jak z tego wychodziły, jak do tego w ogóle doszło i jakie podejmowali działania, to też była wielka zasługa i wielki z ich strony i w ich stronę w tym momencie ukłon, że pozwolili mi wejrzeć w ich kawałek życia i podzielić się swoimi problemami. Panie profesorze, ja pokażę książkę, bo tak, żeby Państwo widzieli, o czym mówimy, tak wygląda okładka, swoją drogą bardzo symboliczna. To jest tak, że czy pan profesor wie o tym, że to jest temat, który frapował wielu reżyserów, nie tylko naukowców, ale reżyserów, dziennikarzy, reportażystów w latach 60., 70. i 80., na przykład w Anglii czy w Stanach. Tam stworzono nawet pewnego rodzaju etos resocjalizacji i socjalizacji przez sport. Zakładam, że pan profesor świetnie zna te badania i ten właśnie etos socjalizacji przez sport. Jak wygląda zderzenie tych doświadczeń europejskich sprzed lat kilkudziesięciu, no z tą, ja muszę powiedzieć, bardzo ciekawą i dla mnie nową pracą pana profesora tutaj na naszym gruncie. Jedyne działania, które są podejmowane, na których ja oparłem badania, to były działania ośrodków pomocy społecznej. Ich udało mi się na terenie Polski zdiagnozować w ilości mniej więcej 4,5 tysiąca tego typu placówek, które taką działalność podejmują. Nie zawsze jest to na tyle zrozumiałe ze strony często władz samorządowych, bo przecież władze samorządowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej utrzymują ośrodki pomocy społecznej. Nie zawsze to zrozumienie, że właśnie przez sport mamy wkluczenie do życia, przez aktywności mamy wkluczenie do życia, więc nie zawsze to zrozumienie daje na przykład również poparcie finansowe, że się tak wyrażę. Dlatego też pozyskiwanie często informacji z tego typu źródeł, jakimi były ośrodki pomocy społecznej, no nie zawsze pokrywa się z tymi najnowszymi, czy też światowymi, europejskimi trendami w zakresie uczestnictwa tych osób poprzez właśnie
ich udział w tego typu aktywnościach. Oczywiście napotkałem na swojej drodze badawczej wiele przykładów bardzo ciekawych osób, które no, wydawałoby się są już na skraju swojego życiowego, nie wiem, są na jakimś zakręcie życiowym, tak, no, nie mają znikąd pomocy. Nagle taki ośrodek wyrasta na ich drodze, często nawet przez zupełny przypadek tam się znajdują, tak? I okazuje się, że tego typu właśnie podmioty są tym, często w niewielkich miejscowościach, są tym przyczynkiem, które daje im zmianę i postrzegania życia, i postrzegania rzeczywistości, ale również daje im jakąś siłę. No, nie ma poza tym żadnych innych projektów, które byłyby projektami typowo samorządowymi, rządowymi lub regionalnymi, które wkluczałyby te osoby przez sport. No, mamy troszeczkę takich przykładów realizowanych na przykład w zakładach karnych albo uczestnictwo w różnego rodzaju działaniach związanych z osobami niepełnosprawnymi. Ale tutaj na tej mojej działce badawczej spotkałem również osoby uzależnione od alkoholu, uzależnione od narkotyków, uzależnione od gier hazardowych na przykład, tak? Czyli osoby, no oczywiście bezrobotne, osoby bezdomne w pewnym sensie również. No więc tutaj proszę zobaczyć, że mamy bardzo duży wachlarz możliwości pomocy tym osobom, ale tak na dobrą sprawę nie mamy podmiotów, które mogłyby w sposób prawidłowy i ciekawy, tak jak to w tym wypadku robią ośrodki pomocy społecznej, no takich działań nie ma. Jeszcze mogę słówko co do tej pomocy, to oczywiście działania, które są związane z możliwością pozyskiwania funduszy europejskich na tego typu działania. Też ich za dużo dzisiaj w naszym kraju nie ma i nie mamy możliwości, żeby poprzez różnego rodzaju inne działania wkluczające te osoby do normalnego życia, do normalnego standardu życiowego po prostu wkluczyć. Panie profesorze, ja sobie przeglądając, czytając tą pozycję, zadawałem takie pytanie, jak bardzo pomógł Panu w tworzeniu tej pracy Pański równoległy etap życia, czyli bycie urzędnikiem, bycie pracownikiem ministerstwa, bycie samorządowcem, bo to jest tak, że z tej książki widać praktyka. Bardzo często naukowcom zarzuca się, że tworzą teorię, ona nie ma w żaden sposób przełożenia na praktykę. W tej książce tak naprawdę mam wrażenie, to, co najważniejsze, to jest praktyka i ta praktyka potem znalazła odzwierciedlenie w teorii. To jak to jest w tej pracy naukowej? Przydaje się ta praktyka naukowcowi, ta praktyka z miasta, z urzędów, czy nie? No, zdecydowanie tak. Nawet pozyskiwanie informacji z samorządów, pozyskiwanie informacji nawet właśnie z tych ośrodków pomocy społecznej, ale nawet z Ministerstwa Pracy. Też mi pomogło poprzez moje stety kontakty zawodowe. No, również jeżeli spotykałem się z tymi osobami, tak, to oni też zupełnie inaczej troszeczkę na mnie patrzyli. No, jeżeli ja się z tymi osobami mogę powiedzieć, spotykałem, a przecież to się działo na terenie całej Polski. Często dostawałem telefon, na przykład dzwoniłem, mówię, chciałbym przyjechać, dajmy na to, na południe Polski, do Przemyśla, przyjmijmy. No niestety nie, proszę tam za tydzień albo za dwa. No i dwa dni później dostaję telefon, do Przemyśla zapraszamy na godzinę 8 rano na jutro. No więc odpalam samochód, jadę tam. No i spotykam się z tą osobą, która nagle spotyka się z kimś, kto chce, za przeproszeniem, grzebać w jego życiu, grzebać w jego niepowodzeniach i staje przed nim osoba, która jest naukowcem. No to tak jakby pewnie pomyślałem sobie, aha, no to ja najpierw muszę sobie poradzić z tym, kim ja tutaj jestem w tej roli tego badacza i często moje doświadczenie samorządowe i moje doświadczenie zawodowe w tym zakresie też pomagało mi przełamywać tą jakąś, że się tak wyrażę, no tą pierwszą blokadę, którą ja musiałem z tymi osobami, a nie było, przyznam się, łatwo. Spotykałem się z tymi osobami bardzo w różnych miejscach. Niektórzy nie chcieli spotykać się w miejscach publicznych, na przykład, tylko w ośrodku pomocy społecznej, tam, gdzie uzyskiwali pomoc, a z niektórymi spotykałem się u nich w domu, co było rzadkością, a z niektórymi po prostu spotykałem się na parkingu, bo bali się albo nie byli nigdy, na przykład nie chcieli, żeby było to w restauracji, albo żeby to było w jakimś innym miejscu, więc często te osoby, wiedząc, kim jestem, tak jak powiedziałem, no, przedstawiając się i pokazując im również swoją drogę dotychczasową, zawodową, no na pewno w zupełnie inny sposób na mnie patrzyli i dzięki temu, myślę, pozyskałem, no moim zdaniem, dosyć poprawny i dobry materiał,
który tutaj w tej książce i w tym materiale się znalazł. Gdyby pan profesor miał, bo tutaj jest dużo ciekawych przypadków razem z analizami, gdyby pan profesor miał któryś z tych przypadków przenieść na film, który pan profesor wybrał? Każdy przypadek tych osób to jest, w ogóle dla mnie to jest ogólnie szok. Każdy kontakt z taką osobą, to od razu powiem tak, nie zostawiło, nie miało prawa nie zostawić w mojej głowie, w moim sercu i w moim jakimś poczuciu i zrozumieniu świata kontakt z tymi osobami, bo nagle wchodzi człowiek zupełnie z innego środowiska, zupełnie z innego nawet miasta, tak? No jeżeli świata. Jadę, świata, tak. Jeżeli ja jadę do jakiejś małej miejscowości i tam się spotykam i w ogóle rozmawiam, to te osoby, oczywiście ja przychodzę w garniturze na przykład, tak? Ja przychodzę w garniturze i te osoby, no zawsze... A może policja? No, zdobywanie takiej informacji tak. Naprawdę nie było łatwe. I to, że oni udzielili mi takich informacji, ja mogłem wejrzeć głęboko w ich życie dosłownie, to też pokłon w stosunku do nich. Natomiast nie potrafię. Tutaj każdy jest bohaterem dla mnie. Każdy tworzy jakąś historię. Natomiast to, co jest takim moim zdaniem podsumowaniem, myślę, tej książki. Ja nie patrzę na to jak na badania. To jest jakiś element, który w pewien sposób też pokazał mi zupełnie inne życie. Oczywiście kontynuuję w swoich kolejnych jakichś tam artykułach podobne zagadnienia. Natomiast to, że ci ludzie z tych dołów, za przeproszeniem, z tego, co niejednego z nas pogrążyłoby zupełnie, oni się podnieśli, oni pokazują swoją siłę i każdy z nich dla mnie jest na tyle bohaterem, że nie potrafię wskazać tutaj jednego. Dla mnie wszyscy tych, których spotkałem na swojej drodze, oczywiście poza również tymi osobami wykluczonymi, spotykałem się również z pracownikami, którzy byli odpowiedzialni za realizację różnego rodzaju projektów, w tym wypadku sportowo-rekreacyjno-turystycznych. Też wielki ukłon, bo ci ludzie mają jakąś pewnie, ja bym to, nie wiem, czy nazwałbym to teraz jakąś misją, ale oni na tyle są w to zaangażowani, że ci wszyscy, którzy są wykluczeni, którzy współpracują nadal z ośrodkami, mają na pewno jakieś bratnie dusze i osoby, które są w stanie zawsze we wszystkim im pomóc. I dla mnie wszyscy ci, którzy się znaleźli w tym materiale, w tej książce, ale również tych, których pominąłem, do których czasem również wracam w niektórych swoich artykułach obecnie, każdy z nich dla mnie jest bohaterem. Nie potrafię wskazać tutaj jednej jakiejś wybitnej osoby. Proszę Państwa, Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski i Sport, a poczucie przynależności społecznej osób wykluczonych i bezrobotnych. Książka jak film, oczywiście u nas w wydawnictwie uczelnianym. Zapraszamy, polecam. Dziękuję Panu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.